No, panie Adrianie, to nie będzie zwykły mecz. Po pierwsze, złapałem pana pod salonem kosmetycznym, a jednak wyszło. A co, pedikur sobie robiłeś, czy co? Wybielanie odbytu. A można sobie zrobić zabrązowienie odbytu? Można. A po drugie, to będzie mecz trzeciej ligi hokeja na lodzie. Tak. Kibole już zwarci gotowi, ruszają. To derby będą. TVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki. A to samo może zrobić na przykład kupując koszulki zespołu RKS Hów Dół w sklepie kapitanbomba.pl, wpisując hasło Kartofliska. Na to hasło 10% zniżki na cały asortyment kapitanbomba.pl. To będą wielkie derby Warszawy, trzeciej lidze hokeja. Publiczność jak to na derbach zawsze dopisała. Torpeda Warszawa będzie grała z kim? Capitals 2, Warsaw Capitals 2. Z rezerwami Capitalsu. Teraz tak się ustawili, bo będą wybierać najlepszego zawodnika meczu. Przed meczem? Tak, bo potem to nie ma czasu. Torpeda jak dotychczas ma na swoim koncie okrągłą liczbę punktów. Ja nie wiem. No. To zero punktów mają. A, no. Patrzyłeś? Tak. Nie, to nieuczciwe. No. Idziesz na mecz i wiesz, na którym miejscu jest drużyna. To nieuczciwe. No, panie, zaczyna się. Ach, no i Torpeda przegrała pierwszy krążek. Ten krążek, złoty krążek. Nie zna pan takiej przyśpiewki kibicowskiej? Nie. Tak? Tak się śpiewa na hotelu? Panie Adrianie, tragedia się wydarzyła. Minuta Torpeda, 40. Torpeda straciła gola. Ale po jakim czasie? To każdy tak, wiesz, bo nie wytrzyma tego naporu. W której sekundzie? Nie, no minuta minęła. Co tam się teraz wydarzyło? No bramka wpadła trochę. Znowu? Tak, znowu. No tak. No już 2-0, no. Nie ziewać, kurwa. Sytuacja podbramkowa. No nie za dobrze rozpoczyna się to spotkanie. No i na początek też nie za dobra informacja w ogóle. Jaka? Bo tam z tego, co wynika ze studia przedmeczowego... No, nie ma! To jednej ze znajomych pana Adriana just opadł ostatnio. Komu? Ale to nieważne. No, nieważne, ale nie jest to dobra informacja. No nie jest to dobra informacja. Właśnie doszliśmy do wniosku, że tutaj jest za mały krążek w tej trzeciej lidze. Właśnie. I on przeszkadza troszkę w grze. W grze zawodnika. Apelujemy do władz tego, żeby zrobili krążek kwadratowy. Wielkości piłki, którą grają w B-klasie. No to wtedy łatwiej byłoby im trafić. Kurwa, słupek, ja pierdolę. Jakbyś takim krążkiem chciał w cipkę wcelować, to też jest problem. W jakich sytuacjach zaistniałaby taka potrzeba? No nie wiem. Jakoś na razie nie potrafię sobie wyobrazić. Koniec! Tak! Ależ to była tercja, nie? No, druga tercja się zaczęła. My czekamy na bramki Torpedy, a widzowie czekają zapewne na jakąś anegdotę od pana Adriana. Ale ja nie mam żadnej. A tam nie ma. O, mam dobry dowcip. Yes! Dobra, zmiana planów, będzie dowcip. Facet spędził noc w hotelu, w pokoju. Yes! Kurwa! Proszę! Facet spędził noc w hotelowym pokoju. Naprawdę dobre zawody Torpedy, no. Akurat gola stracili. Ale jakiego? Wychodzi tam, zdaje klucze w recepcji i mówi... O, karny. No tak jeszcze nie gwiżdżysz o pokoju karny. Zasłałem łóżko. A babka... Dziękuję bardzo, on. Płoszę. Koniec dowcipu. No, o kurwa. Taki nowy ten dowcip generalnie. Bardzo nowy. Muszę się z nim przespać. Może jutro się z tego zaśmieję. Bo dzisiaj to emocje. Dzisiaj jest dzień emocji. Yes! Ależ się dzieje. Ja ten bramkarz coś tam popija sobie. Wodę ma do tego. Tak się łapczywie na to rzucił, że na pewno to woda jest. O! Patrz! O! A jak ty byś był bramkarzem w hokeju, to co byś w bidonie trzymał? Chyba jakiś bimber, nie? No pewnie tak, nie? No to co? I on tam się schyla. I patrz. On po każdej bramce do bidonu. Pyk. Bierzesz sobie przykładowo jakąś zwykłą wodę mineralną. Dlatego do tego bidoniku sobie wlewasz setkę gierz. Czegoś tam. Co, kto cię tam wykryje? A jakby dwie setki na przykład miał. No to jeszcze lepiej. Oj! Ja pierdolę! Aż dziwne, że tak mało osób chętnych na bycie bramkarzem. No właśnie. No jak no? No zobacz, po straconych bramkach nie pije. Pije tylko po strzelonych. No smutno będzie walczyć. A tak się cieszy. Ja pierdolę! No dobra, tak się opije i się zsika.
A? Nie można się zsikać w czasie meczu? Nie, nie czytałem przepisów, ale może można tutaj. Można się zeszczać normalnie. Gdzie do kibla poleci w tych łyżwach? No, takie emocje, będziesz do kibla szedł. Jak w domu mecz oglądasz, to się też do kibla się wysikać. Palisz w gacie i cześć. Torpeda walczy, ale po dwóch tercach jest 7-4 dla Kapitalsów, no. Dla rezerw Kapitalsów. Ale najciekawsze przed nami. Co? Podobno będzie jeszcze lepszy dowcip niż w tercji drugiej. Nie mam żadnego dowcipu, ale wiem na przykład, jak można zrobić, żeby na osiedlu tętniło życie takie towarzyskie. Na którym osiedlu? No, ogólnie jak ktoś mieszka. Ja pierdolę. Stoisz se w jakimś osiedlowym supermarkecie, nie? Z jakimś tam znajomym czy tamtego do kasy, nie? Taki sklep osiedlowy to się zazwyczaj wszyscy znają. I na przykład tak dla zabawy, nie? Trochę powoli zaczynają tę akcję. Oj. Tam sobie gadasz z kolegą, że możesz dla zabawy powiedzieć, a ty słyszałeś, że dwa dni temu zaczgali tego tam typa z tamtego bloku, takiego, tego, nie? Już ludzie już to słuchują, nie? A potem słyszała pani, kogoś za naszym osiedlu zabili. Fajnie, wtedy jest zabawa. 3, 2, 1. Koniec! No i koniec tego naszego polskiego Nigel. Torpeda przegrała ten mecz 4-9. A byli blisko. Na dobry hokej popatrzyłem, to teraz na dobry futsal zmierzam. Będę grał zaraz. Zespół Kartofliska ma zaraz mecz. Idę na boicho i... Wytrzepać piździcho. Ale głupi żarcik na koniec. Nie ma głupich żartów. Są tylko niezrozumiane żarty. O, każdy żart ma swoją puentę. No chyba, że nie ma tej puenty. A to się rzadko zdarza. TVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki. A to samo może zrobić na przykład kupując koszulki zespołu RKS Huf Dół w sklepie kapitanbomba.pl, wpisując hasło Kartofliska. Na to hasło 10% zniżki na cały asortyment kapitanbomba.pl. Czarny wygrywa, czerwony przegrywa. Jest prosta reguła. Jeśli chcesz wygrać, to...